Oglądana na całym świecie wystawa ludzkich ciał poddanych tzw. plastynacji przyjechała do Katowic. Pozwala spojrzeć na życie człowieka od momentu poczęcia przez życie dorosłe aż po starość. Eksponaty, jeśli można je tak określić, powstały z ciał ludzi, którzy za życia zgodzili się przekazać je na ten cel. Całości dopełniają multimedialne prezentacje. Karolina Komada. Body Worlds to wystawa popularna na całym świecie, wzbudza wiele emocji, ale przyciąga, bo ludzie chcą zobaczyć, jak wygląda ludzkie ciało od środka. Nie możemy uwierzyć, że to są postacie ludzkie, oryginalne. To jest szokujące. I na razie czytamy sobie te teksty, oczywiście tylko w części, bo by trzeba było tu spędzić bardzo dużo czasu, ale godna uwagi i chyba będziemy komuś polecać. Wzbudza kontrowersje, zdziwienie, tak, jak się to wszystko ogląda. Wystawa opowiada o cyklu życia człowieka od momentu poczęcia aż po starość, przy czym opowiada go w bardzo naturalistyczny sposób. Wszystkie eksponaty powstały z ludzkich zwłok. Mamy tutaj 160 eksponatów. Wszystkie te preparaty ciała są prawdziwe, pochodzą od dawców, którzy zgodzili się wcześniej, przeznaczyli swoje ciała na tego typu wystawy i na cele edukacyjne. Co fascynujące, ta wystawa jest o życiu, nie jest absolutnie o śmierci, chociaż wiadomo, mamy tutaj ciała osób zmarłych wcześniej. Łączy ze sobą naukę, sztukę, edukację i też jest taką refleksją nad własnym życiem. Dawcą ciała lub poszczególnych organów do kolejnych edycji wystawy może zostać każdy. Już ponad 19 tysięcy osób zdecydowało się na donację swojego ciała do Instytutu Plastynacji. Wśród nich jest 17 osób z Polski. Każdy plastynat jest zrobiony tematycznie i właściwie na każdy możemy zobaczyć coś innego. Czyli są czasami plastynaty, gdzie jakiś jest mięsień, którego nigdzie indziej nie zobaczymy. Jakiś szczątkowy, jakiś charakterystyczny albo indywidualnie dla danej osoby jakaś struktura czy odmiana, albo właśnie tak pokazane, jak no właściwie nawet na sekcji nie jesteśmy w stanie wypreparować, bo przygotowanie niektórych plastynatów to jest kilkaset roboczo godzin. Bardzo czasochłonne jest wykonanie plastynatów ukazujących choroby serca, złamania kości lub przedstawiające wykonywane czynności. Na wystawie można zobaczyć, jak zachowuje się ludzkie ciało podczas uprawiania sportu. Głównie ciało, które jest w ruchu, bo też trenuję różne sporty i aktywnie żyję, więc fajnie zobaczyć, jak te mięśnie faktycznie wyglądają. Stawy też interesujące też były właśnie naocznie zobaczyć naczynia krwionośne czy też nerwy, no bo wiadomo, że do tego dostępu za bardzo nie ma. Nie tylko same eksponaty wzbudzają zainteresowanie, ale też metoda konserwacji poszczególnych tkanek czy narządów. Metoda plastynacji jest bardzo przełomowa i byłam zaskoczona, bo nawet wczoraj sprawdzałam, jak długo ona, kiedy została wynaleziona, i to okazuje się, że są lata 70., więc dosyć długo i dopracowywana, więc myślę, że taki przyczynek po prostu dla medycyny, dla nauki, konserwowania tkanek, dla samoświadomości nawet młodych ludzi, to jest bardzo wartościowa wystawa. Wystawa będzie dostępna w szybie Wilson w Katowicach do grudnia.